A teraz przed Państwem Fryderyk Chopin. Fryderyk Chopin zagrał swój ostatni koncert w Polsce. Tego dnia w Teatrze Narodowym w Warszawie zgromadził się tłum, aby wysłuchać młodego, 20-letniego wówczas kompozytora. Właśnie tutaj po raz pierwszy zagrał koncert e-moll, który po dziś dzień jest uważany za jeden z jego najlepszych sztandarowych utworów. Jak słyszeliśmy, występ rozpoczęły brawa, które również go zakończą. Była tutaj obecna Konstancja Gładkowska, pierwsza miłość Chopina, która zachwyciła zebranych swoją białą suknią i kwiatami we włosach. Niestety, ich historia nie doczekała się szczęśliwego zakończenia. Fryderyk niedługo później opuszcza ojczyznę, by już nigdy do niej nie powrócić.